Elo, elo, z tej strony ja, a dzisiaj jak widzicie, Xenona. Do końca, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować to, co było w poprzednim odcinku, czyli stacja Warszawa. Cały czas w rozbudowie. Wszystko się cały czas buduje. Lepsze myśliwce już się badają. O, dobra, właśnie z poprzedniej akcji dopiero teraz przyszły dane. Top speed, acceleration. O kurde, 20 km na sekundę. Dobra. Przyszły nam już dane teraz o innych takich tam rzeczach. Teraz tylko czekamy aż. O, właśnie. MiG-32 Foxtrot. Go to the research. Okej, dobra. Teraz tak chcę sobie zrobić Alien Plasma Rifle. Mógłbym sobie w sumie zropić Huntera. To jest pojazd opancerzony, ale wtedy wiecie, byłby do niego potrzebny oddzielny helikopterek, tak tam. A workshop screen. Aircraft, Foxtrot, Interceptor. Dobra, będziemy sobie musieli zapewnić większą ilość tych ludziów od robienia tutaj. Od konstruowania tego wszystkiego. Build new base. Ile kosztuje budowa nowej bazy? Chociaż sobie wolę nie spadać, bo jeszcze też przypadkiem kliknę. Okej, dobra, wszystko już się teraz zbudowało nam w bazie. The following items has arrived. Dobra, 5 inżynierów. To teraz ich przypiszemy. Total cost, finish time. 15 godzin, dobra. Production Foxtrot has finished. Go to the aircraft. Dobra, jest, mamy Foxtrota 1. No, on już coś teraz ma. Avalanche. Okej, to on ma same rakiety. No to będzie, skoro tam to były komary, to to będzie. Pszczoła. Nie, dobra, to potem jakoś się zajmę. Właśnie, jeszcze ten nie nazwać komar. Komar. Jeden. To będzie komar 2. No i pięknie. A to na razie po prostu będzie Foxtrot 1. Po prostu. Dobra, jeszcze nie mamy żadnych pojazdów opancerzonych. Potem może jak już będą dostępne czołgi, to bardzo sobie ogarniam. Okej, dobra, UFO 3 Detect. Foxtrot. Wiecie co, wyślę Foxtrota i komara 2. Komar 1 zostanie jak na razie. Dobra. Engage. Dobra, to jest Foxtrot 1. Zobaczcie, jak to ma ambitny zasięg. Dobra, okej, idealnie rzucił się na tego. Wręcz przecudownie. Zaczekamy, aż tamten zrobi unik i wtedy odwrócimy się do niego Foxtrotem. Okej, dobra, dwójeczka. Przyspiesz. Jak go tylko dopadniesz i zrobi unik. Dobra, to my już się tym na niego rzucimy. Jak zrobi unik, to nie będziemy potem zrobić uniku dobra. Tyle gadania, tak czy siak po prostu go wzięli ze strzeli. Okej, dobra, wywracacie do bazy. Crash site. Middle East site, small intercept. Charlie 1, wysyłamy już tam Charlie 1. Dobra, myśliwce wróciły, engage. Dobra, lecimy. Czwarta minuta, dopiero się tutaj zaczyna dziać, no dobra, w sumie jeszcze była ta bitwa tam w powietrzu i test nowych myśliwców, nowego myśliwca. Dobra, jakieś nowe, słuchajcie, tereny, jeszcze nas tutaj nie było. Tutaj jest już koniec mapy, okej. Czyli jesteśmy w rogu mapy. To w sumie spoko chyba. Mam takie wrażenie, że jesteśmy w rogu mapy. Nie jesteśmy w rogu mapy. Chyba. Zaraz zobaczę. Ale ty, proszę pana. Pan mnie tutaj nie denerwuje. Jesteśmy prawie w rogu mapy. Nie, no dobra, jesteśmy w rogu mapy. Kurde, ja go teraz tutaj posłałem, tylko żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy przypadkiem w rogu mapy, a on gdzieś tam w ogóle uciekł. Dobra. Ty, ale dobra, on już nie ma żadnych punktów, że już nas atakują. Serio?
A dobra, to nie nas atakowali. Sorry, nieważne. Zajrzymy tutaj do środka. Czysto, dobra. I zaraz zobaczymy, co się tutaj, jak to się tutaj dzieje. Dobra, znalazłem statek. Gitara, ziemniak. Wiolonczela Elo. Powiem wam, że nawet niedaleko wylądowaliśmy. Dobra, wszystkich wysyłamy tutaj. Tyle i koniec. Chociaż nie wiem, czy zbieranie tak wszystkich w jednym miejscu to dobry pomysł. Ktoś chyba właśnie umarł i to chyba właśnie był kosmita. Przynajmniej tak sądząc po dźwięku. Po audio. Dobra. Teraz trzeba obstawić cały statek. Trzeba obstawić, żeby przypadkiem nam nic z niego teraz nie wybiegło na twarz. Dobra. Troszeczkę się tutaj przykitramy. I chyba już nam nic raczej z niego nie wybiegnie prosto na twarz. Dobra. Koniec tury. Hayden i gdzie? Alien tu. Aha, dobra. Jakiś po prostu wybiegł nam na twarz. Bardzo długo on pożyje. No, Alien Tour. Dobra, bardzo długo się. Co? Co? Skąd oni go trafili? No nie, ten spanikował jeszcze, ja pierdziel. Dobra, który tutaj masz strzelbę? Nie, halo. Ty masz strzelbę? No to. Dobra. I teraz tak, tam jest jeszcze jakiś, który tutaj jest tym snajperem. Oni nam zabili snajpera. Fuck. Dobra. Będzie teraz problem. Dobra, musimy jak najszybciej podejść tutaj do środka. Zobaczcie, co jest w środku. W środku jest już tylko jeden UFO. Nie wejdziemy mu tam wyrzutnią, bo chcemy z. Chociaż kurde, przecież już ten statek mamy zbadany. Dobra. Pięknie. No fuck, tylko szkoda, że on tam się nie pali. Dobra. Przeładować, co przeładujemy potem. Teraz jeszcze wiecie, by tam można było wejść jakoś fajnie. Dobra, zabity. Teraz już tutaj można sobie wejść na spokojnie i o nic się nie martwić. Dobra, przydałoby się teraz ich tutaj wszystkich pokitrać, bo tam gdzieś jest jakiś ich ufok skitrany, który, kurde, nie wiem, jest snajperem. Ten oszalał, więc sorry. No, a ty to tam biegnij. Dobra. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Hidden movement. Okej, okay, to tyle? To tyle. Dobra. Tutaj ogień nieco przygasł. Jak widzicie, można się bardziej tak przesunąć, żeby zrobić więcej miejsca. Ten oszalał, to tam mamy go w pupie. A nie, dobra. On już odszalał. To dalej nie ma broni. Okej, okay, dobra, koniec tury. Teraz tak, druga tura w statku. Trzecia tura w statku. Czwarta tura w statku. Piąta, koniec. Dobra. Alien skid tylko dwóch, niestety. Na szczęście wszyscy przeżyli. Poza jednym cywilem. Ksenonaut casualties. Dobra. No niestety straciliśmy Heavy Gunnera. Czyli Heavy Gunnera. Co? Aha, czyli tamten co spanikował i zostawił broń, to był nasz snajper. Dobra. Niestety zabili nam Gunnera. Będzie trzeba znać AU. Trzeba będzie znać kogoś innego. Dobra. No ale cóż, zdarza się. Charlie. Charlie 1. Dobra, zarządzanie ludźmi. Manage. Charlie 1. A nie, dobra, już są wszyscy rzuceni do Charlie 1, dobra. Czyli już teraz nam kogoś automatycznie nowego na jego miejsce wrzuciło, tak?
O ile się nie mylę. Aha, dobra, Charlie 1 jeszcze nie wróciło, to dlatego. Dobra, Charlie 1 wróciło. I teraz się możemy bawić w jakieś tam rzeczy. Aircraft, Foxtrot, Soldier, Weapons, dobra. Badania. Tutaj cały czas badają i dobrze. Tak, trzeba kogoś wstawić na miejsce. Manage soldiers. A security. Dziękuję. Tylko pytanie, czy on ma duży stręża? Kto ma duży stręża? Rocketer Assault. To i to się liczy. A security. O, dobra, idealnie. On będzie snajperem. Ten nowy. Jeszcze za chwilę zobaczymy, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o skład. Assault. Rifleman. Nie mamy Heavy Riflemana. Teraz tak, będzie trzeba sprawdzić, kto od nas z teamu jest mega ten, mega silny. Rocketer. Assault. Dobra. Będzie Alice. Okej, dobra, Alice. Jest Alice. Dobra. Ciebie przemianujemy. Teraz będziesz General Rocketeer. Nic jej nie będziemy dorzucać. W sumie jeden pocisk można by jej zabrać, bo chyba aż tylu nie użyjemy, ale na wszelki wypadek. Jednak sobie zostawimy Basic Armor, dobra. Jezu, jak oni w tym wyglądają. Kurde, potem jak już wiecie, będzie rok 2000, to kurde wiecie, oni będą takimi profesjonalistami. Equipment. Nie, to niczego nie daje. Tarcza, tak tam, nie. Chociaż nie powiem, tarcza by się przydała. Ale dobra. Ale póki co jeszcze nie mam jakichś tam lepszych tarcz. O, Alien Plasma Rifle. Dziękuję. Improved Combat Armor. To jest to, o czym mówię. I teraz wy mi tutaj tworzycie. Aha, dobra, czyli my jakby. Tylko jakby to obadaliśmy. Okej, dobra. Czyli po prostu teraz będą nam mniejszy damage zadawali, bo już. Czy coś takiego. Już znamy ich działanie. Okej, Interrecept. Dobra, wysyłamy całą trójkę. Nie wiem, co to jest, a jest tylko jeden. Dobra. I engage. Dobra. To nie będzie trudne. Po prostu wystarczy, że się wszyscy na niego rzucą. Ten już za chwilę mu tam wyśle rakiety, ten za chwilę zrobi unik. Interceptor Komaru has low fuel level. It will not be able to return to base if you continue flight. Return to base, yes. Dobra. Czyli ty, proszę pana, zostajesz, ty atakujesz dalej. Co? Czyli one były niezatankowane, jak pierdzie. Yes. No i ty też musisz, kurde, wracać teraz do bazy. Wszyscy musicie wracać do bazy. No, wszystkim wam się skończyło paliwo. No pierdziele. Dobra. Jakoś będę musiał przeżyć z tą myślą. To wy tam wracajcie. Okej. I teraz jak tam paliwo? Fuel. Ammo. No to ładujcie mu to ammo. Dymyt. Dobra. Jackal Combat Armor. I o to chodzi. Go to the research screen. Alloys. Dobra. I teraz ja tutaj poproszę armor. Jackal Armor. Dobra. Dobra. Rób to. I teraz tylko zaczekamy aż się. Fuel, dobra. On tam dalej lata. Foxtrot 1 is low fuel. Ja pierdzielę, dobra, musimy czekać aż coś pod. Items received, go to the base. Dobra. Że co, że mamy armor, tak? Dobra. Tak, assault. No to Jackal Armor. No i co? No i teraz tylko słuchajcie, jeszcze trzeba im kazać robić więcej tego armora. Engineers.
Zróbcie jeszcze 5 tych armorów. No i gites. Kurde, nie, już mam mało hajsu. Zróbcie tylko jeszcze 2. Dobra. Jeszcze tylko 2 armory. Na razie cisza. Okej. Jackal armory gotowy. Teraz tak, Rocketeer. I co mamy, dwóch Rocketeerów? Nie, Jezu, ja z nich chciałem zrobić ten Heavy Weapon, a nie, kurde. Albym się machnął. Nie, dobra, no już sobie mam dużo ammo do tego. Ale jeszcze nigdy tam nie zaszkodzi. Dobra. I teraz tak, jej damy ciężki armor. Jeszcze któryś, kto ma shotguna. A ktoś w ogóle u nas shotguna jeszcze? Nie. A szkoda. Ale dobra. Snajperowi się nie opłaca, on się będzie trzymał na dystans. Dobra, damy temu panu. Okej, dobra. No i czekam, aż się jakieś UFO pojawi. UFO 5 detektyw. Komar, Foxtrot. Lunch. UFO 5, cancel. Dobra, o fuck, fighter. Engage. Wszyscy lecicie w innych kierunkach. To trzeba rozegrać taktycznie. Bo to już nie jest scout, to jest już fighter. No, polecieli za tymi, okej. Jeszcze nie wiem dokładnie za którym. Za którymś poleciał. Dobra. Dobra, on się za chwilę znajdzie w jego zasięgu. Także już można się na niego rzucić. Teraz będzie chciał zrobić unik. A w tym czasie już my się tam na niego rzucimy. Dobra. Komar 1 i komar 2 dostały, ale zestrzelony. The following happened aside from the fire than a core all in allies. Dobra. Ładnie. Że co? Aha, dobra. Czyli on się tak rozbił tak totalnie. Aha, dobra. Ej, UFO 6 wylądowało. I to w Polsce, bo kurde. Interrecept, Charlie 1. Tu kurde, ono wylądowało, nie? Będzie ciężko, ale dobra. Ale do tego, kurde, zrobiony nasz oddział, tak? Czyli teraz pewnie zamiast czterech jakichś tam obcych, która będzie ich pewnie miliard. Tym bardziej, że nie wiem w ogóle, co to jest za statek. To jest najgorsze. Ten naprawdę nie wiem, czy mam się spodziewać, nie wiem. Jakiegoś całego wielkiego, fantastycznie, jakiegoś całego wielkiego jebitnego statku. Czy mam się spodziewać może jednego obcego? Dobra, 95% szans dostał, ładnie. Rocketera wywalimy mu tam na koniec. 75% szans musi mi starczyć. Dobra, ja leży i ładnie. Oto chłodzi. Tutaj jest już koniec i gites. Dobra, ten jest jeszcze tutaj. I będziemy musieli jeszcze zmienić ich ustawienie na tym w trakcie desantu, żeby ci z armorem teraz się byli pierwsi przy rampie. Dobra. Hide and movement. Okej, dobra, podejdziemy sobie tym. Tam jest czysto. Ty. Podejdź sobie tutaj i obserwuj to. I damy ci obstawę tutaj. Jeszcze wam tutaj damy obstawę. Dobra, pięknie. Może jeszcze nie ma żadnych obcych z wyrzutniami rakiet. Dobra. Musimy jakiegoś tam jednego wysłać, żeby tam obalał, co się tam dzieje. Dobra. Pięknie. Jednego mu tutaj jeszcze podeślemy do pomocy, w razie czego. Dobra.
Kreatury. Słyszałem otwieranie się drzwi statku. Więc no. Więc wiemy na pewno, że mimo wszystko tutaj jest statek. Bo może gra nas chciała na pewno sterować i powiedzieć hehe, no bo jednak tutaj nie ma statku. O kurde, Ursus. Dobra, jesteśmy na jakiejś kurde polskiej wsi. Tak jak zawsze było, że kurde ten, że statki UFO tam kurde tam lądujące gdzieś w Ameryce na wsi, a to teraz kurde patrzcie co się dzieje. Tutaj kurde mamy polską wieś, której też lądują UFO. Jest fajnie. Dobra. Stworzyliśmy taką piękną linię frontu. I właśnie jakiś obcy padł. Tutaj nie chodzi mi o tego, dobra. Posuwamy się powoli do przodu. Najgorsze jest to, że nie mam jakby żadnej linii. Nie mam się za czym ukryć. Dobra, tutaj pójdzie Rocketeer. Jezu, ile on ma siły, ja pierdzielę. Kurna, powinien być tym, gunnerem. Dobra, hide and movement. Cały czas się przesuwamy. Non-stop. Cały czas jeszcze niczego nie spotkaliśmy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale jak znajdziemy, jeżeli to nie będzie Light Scout, i znajdziemy statek i go przejmiemy w nienaruszonym stanie, to o kurwa. To będziemy bogami tej gry. Dobra, rozdzieliliśmy się. Troszeczkę. Tutaj nie ma nikogo z armorem, więc będzie Liptonowo w razie czego. Ty się trzyma blisko muru, panie. Rocketeer tutaj niech idzie na środek, a ty zawsze tam osłaniaj tą prawą flankę. Pięknie. Teraz ty tutaj sobie podbiegnij, zobacz co się tutaj dzieje. Jest. Miss, dobra. Mamy kontakt. 87% szans. Musi mi starczyć. Pięknie. A 21. To mi się bardziej opłaca, jeżeli chodzi o szanse. No. 15, 45. To też mi się też bardziej opłaca. Dobra, padł. I pięknie. Mam dziwne wrażenie, że statek jest gdzieś w tych rejonach. Ale to może być tylko moje przeczucie. Dobra, idziemy dalej. Tak teraz trochę śmiało nim pobiegliśmy. Ale dobra. Koniec tury. Słyszałem otwieranie się drzwi. Pocisk naleciał z tamtej strony. Czyli statek jest chyba właśnie gdzieś tam. Dobra, czyli teraz tak. Mam pomysł. Wy tutaj przeczekajcie całość. Dopóki ten skład nie dojdzie tam ich od drugiej strony. O, dobra, nieważne, znalazłem statek. Kurde, scout. Ale dobra, ale zawsze jest ten w całości, tak. Może jeszcze jakąś tam dodatkową technologię znajdziemy. Teraz będziemy musieli przebiec. Najgorzej, że właśnie tam ktoś strzelał i nie wiem, czy właśnie przypadkiem się nie naraziłem na ostrzał tego ufoka. No ale dobra. Zaraz zobaczymy. Od razu słyszę otwierające się drzwi. Więc to mnie niepokoi, bo albo ktoś wchodzi do statku, albo ktoś z niego wychodzi. Mimo wszystko wolałbym spotkać ufoków na zewnątrz. W otwartej przestrzeni. Jak się tam skitrają w środku, to będzie dupa. Zaraz zobaczymy, jak jeszcze sytuacja wygląda z tej strony. Czy to jest w ogóle jakieś...
Fajne, kurde, przejście. Tutaj CRG. CRG tutaj sieć, ok? Więc panie Sergio, tutaj sieć się nie ruszaj. I znowu słyszałem otwieranie się drzwi. Okej, no a teraz już mamy monitorowane drzwi. Pięknie. O! O fuck. Dobra. 26. Miss. No, 37. Wiedziałem. 42. No. Już was nie wierzyłem. To się tutaj odsuń. Da się ustawić tutaj temu panu. Dobra, tutaj będzie wasz skład czekał. I teraz ten skład niech tutaj się rozejrzy. Niech ten pójdzie na zwiady. Ale widzę, że mimo wszystko przejścia tutaj nie będzie. Więc no. Więc musimy ich wysłać drogą okrężną. Wszystkich. Co do jednego. O fuck, dobra, otworzyli drzwi. No i co, i tam będzie stało? A zastanawia się z Kubami, co zrobić. Hidden movement, off the fuck, dobra, spotkaliśmy tamtego, który wcześniej chyba do nas strzelał. Zaraz się nim zajmiemy. Okej, już nasza tura? Już nasza tura. Okej, dobra, to jest machine gunner. 13%, jestem podobno 34 na strzał. Szanse były marne. Tak samo jak obecnie nasze szanse na przeżycie są marne. Dobra. Miejmy nadzieję, że ten armor nam coś da. Tutaj statek jest czysty. Dobra. Obtaczamy go. Dobra. W środku jest czysto. Nie, Boże. Kurwa, czysto tutaj stoi przede mną typo. W środku jest czysto. Nie, no spo. 92% szans na to, że trafi. Hech, nie trafił. No, no cóż za zbieg okoliczności. 87. Trafiony. 74. Serio. Dobra, jak teraz nie trafi 95. Pięknie. Teraz musicie jeszcze tam tylko wejść do środka. No już was nie wierzyłem, no. Ale kurwa, ten to ładnie dostał. 97% szans na to, że trafi. Wziął i nie trafił. Zaczął tylko pociągnąć za spust. A ten przy okazji ciągnięcia za spust wziął i kurde chyba rzucił broń w ziemię. Dobra. Dobra, teraz nam się musi udać. No, w końcu. A teraz to się tutaj musisz kurde jakoś skitrać. Dobra. Teraz tylko wszystkimi, teraz musimy wejść tutaj do środka. No, wszystkimi. Wystarczy tylko kilku. Chyba nawet w sumie jeden wystarczy, ale wiecie, ale tak żeby było. A ta jedna biedna zostawiona. Dobra. Pierwsza tura. Biegnij do nas. Hidden movement. Cały czas się nie opracowałem strategii, jak używać tego. No tak, ona już użyła apteczki. Dobra. Może się nie wykrwawi. Dobra.
Dobra. Nice, nie wykrwawiła się. Dobra. Niestety. O, tutaj ta nasza pani. Pani snajper. O fuck, już pół godziny trwa odcinek. Dobra. Szeregan. Dobra, słuchajcie, posypały się wszystkie jakieś tam. Wszyscy cywile zginęli. Każdy tisk ksenonocka. No niestety jedna zginęła w trakcie akcji. Ale dobra, słuchajcie, z tego odcinka to by było już na tyle. Więc ja już się będę z wami żegnał. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.